Punkt A o współrzędnych minus 5, 5 jest środkiem okręgu małe a. Punkt B o współrzędnych 3, 1 jest środkiem okręgu małe b. Punkt P o współrzędnych 0, 0 należy do okręgu A i do okręgu B. Które z poniższych punktów leżą na okręgu A, które na okręgu B, a które na obydwu? I mamy podane 3 punkty. No dobrze, może żeby zrozumieć, o co tu chodzi, spróbujmy zacząć od rysunku. Narysujmy te punkty. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest punkt A, współrzędne minus 5, 5. Tu jest punkt A. Teraz punkt B, czyli raz, 2, 3, 1. Tu jest punkt B. No i punkt P jest tutaj. Dobrze, potem mamy punkt C, 4, 2, czyli raz, 2, 3, 3, 4, 2. Tu jest punkt C. Potem mamy punkt D o współrzędnych, przepraszam, C ma 4 minus 2. 4 minus 2, czyli tu jest punkt C. Potem punkt D, 5, 3, czyli 1 więcej, 3 do góry. Tu jest punkt D. I jeszcze mamy punkt E, minus 2 i 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu jest punkt E. No i dobrze. No i teraz pytamy się, czy te punkty C, D i E no, leżą na którymś z tych okręgów. No to co? No to punkt leży na okręgu, no jeżeli jego odległość od środka okręgu jest równa promieniowi. Czyli musimy znaleźć promienie tych okręgów A i B. I teraz o tym mówi nam wiadomość, że punkt P należy do okręgu A. Prawda? Skoro A jest środkiem, P należy do okręgu A, no to znaczy, że długość tego odcinka tutaj, prawda, długość odcinka AP, tak, czyli to, tak, to jest promień okręgu. Tak. No to jak obliczyć długość tego? No to, prawda, stwierdzenia Pitagorasa możemy sobie obliczyć. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, tu jest minus 5, prawda? Czyli co? Promień okręgu A. Promień okręgu A równa się długość odcinka AP. No to co? To twierdzenie Pitagorasa mówi, prawda? Mamy tutaj trójkąt prostokątny, czyli to jest pierwiastek z... No, jedna przyprostokątna jest 5, czyli 5 do kwadratu, plus druga przyprostokątna jest raz, dwa, też 5, prawda? 5 do kwadratu, czyli to jest co? Pierwiastek z 50, tak, 5 plus 5, pierwiastek z 50, dobrze. Teraz tak, no można to 5, to jest 25 razy 2, czyli to jest 5 pierwiastków z 2. Jeżeli ktoś w takiej prostszej postaci, to możemy tak napisać. Czyli to jest promień. No dobrze, teraz promień okręgu B, promień okręgu B to jest długość odcinka. No jakiego? No wiemy, że punkt P należy do... B jest środkiem okręgu B, a punkt P należy do okręgu B, czyli odległość, długość odcinka PB. Długość odcinka PB, czyli to jest co? Używamy ponownie twierdzenia Pitagorasa. Pierwiastek z 3 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli pierwiastek z 10. No dobrze, i teraz musimy teraz, no dobrze, czyli pytanie, zacznijmy od punktu C. Pytanie, czy punkt C należy do okręgu B? No to jest pytanie o to, jaka jest odległość punktu C od punktu B. Jeżeli jest równa promieniowi, to należy, jeżeli jest mniejsza, to jest wewnątrz okręgu, a jeżeli jest większa, to jest na zewnątrz. No, widać tak, widać, że punkt C oczywiście nie należy do
okręgu A, no bo okrąg A, prawda, jakoś tam tutaj gdzieś się, prawda, widać gołym okiem jakby, że odległość punktu C od A jest na pewno większa niż ten promień, więc tutaj nawet nie ma co liczyć. Natomiast no, pytanie jest, czy może należeć do okręgu B. Czyli liczymy odległość, długość odcinka CB, czyli co? Czyli pierwiastek z... No, różnica współrzędnych x to jest, tutaj jest 1, czyli 1 do kwadratu plus... A tutaj mamy 1, 2, 3. 3 do kwadratu, czyli pierwiastek z 10, czyli tyle samo, ile promień. Aha, czyli punkt C należy do okręgu B. Czyli okrąg B. Czyli punkt C należy, czyli ten okrąg, prawda, okrąg B, gdybyśmy próbowali go tutaj narysować, no to jakoś, prawda, wiemy, że punkt P i jakoś tak. Teraz punkt D. Punkt D, no to musimy obliczyć odległość DB, długość odcinka DB, czyli pierwiastek, znowuż używamy twierdzenia Pitagorasa, DB, czyli jak różnica współrzędnych x, to jest tutaj mamy 1, 2, czyli, no, prawda, to jest 5 współrzędna x punktu D minus współrzędna x punktu B, czyli 5 minus 3 do kwadratu plus różnica współrzędnych y, to jest 3 minus 1 do kwadratu, no, czyli to jest 2 do kwadratu plus 2 do kwadratu. To jest pierwiastek z 8. No, pierwiastek z 8 na pewno jest mniej niż pierwiastek z 10, prawda? A pierwiastek z 10 jest promieniem, wobec tego punkt D jest bliżej punktu B niż promień, czyli punkt D jest wewnątrz okręgu B. Czyli punkt D to jest wnętrze okręgu B. No teraz tak, wydaje się, że D leży na zewnątrz okręgu A, ale może jeszcze policzmy. Teraz DA, czyli powinniśmy powiedzieć odległość punktu D i A, to je będzie pierwiastek. Teraz tak, różnica współrzędnych x, prawda? To jest 1, 2, 3. Tu jest D ma współrzędną 5 i minus 5 to jest 10, czyli 10 do kwadratu. To jest różnica współrzędnych x. No to już właściwie dalej nie musimy liczyć, bo to będzie więcej niż pierwiastek, więcej niż 10, prawda? A promień okręgu A jest pierwiastek z 50, a tu już mamy 100. No ale doliczmy jeszcze, prawda? To jest, a tu jest różnica współrzędnych y, jest 1, 2, tak? 1, 2, czyli plus 2 do kwadratu. Czyli to jest pierwiastek ze 104 i to jest na pewno więcej niż pierwiastek z 50, czyli promień okręgu A, czyli D jest na zewnątrz, do wnętrza B i do zewnętrza okręgu A, na zewnątrz okręgu A. No i jeszcze co? Jeszcze nam został punkt E. Punkt E jest tutaj. No, wygląda, że E raczej jest, będzie na zewnątrz okręgu B. To sprawdźmy. Czyli odległość musimy policzyć EB, czyli pierwiastek z minus 2 minus i tu będzie 8 minus, tak? Pierwsza współrzędna E jest minus 2, pierwsza współrzędna B jest 3 do kwadratu, a potem jest 8 minus druga współrzędna punktu B to jest 1. Czyli tutaj mamy 5, czyli to jest 25 i potem jest plus 7 do kwadratu 49 pierwiastek. No i znowuż widać, że to jest więcej niż pierwiastek z 10, no a pierwiastek z 10 to był promień okręgu B, czyli E leży na zewnątrz okręgu B, na zewnątrz. B. No i jeszcze jak ma się, jak jest odległość EA,
Odległość EA, czyli pierwiastek. Pierwsza współrzędna E to była minus 2. Minus pierwsza współrzędna A, czyli minus 5. Minus 5 do kwadratu. Plus i potem mamy 8 minus 5, prawda? 8 minus 5 do kwadratu. Tak, policzmy i to jest minus 2 plus 5, to jest 3, czyli to jest 3 do kwadratu plus 3 do kwadratu, pierwiastek, czyli pierwiastek z 18. 18 to jest 2 razy 9, czyli to jest 3 pierwiastki z 2. Pierwiastek z 18, natomiast promień okręgu A na lewy jest pierwiastek z 50, czyli to jest mniej niż pierwiastek z 50. Wobec tego ten punkt leży wewnątrz okręgu A. Wewnątrz A. Wobec tego jedynym punktem, który należy do któregokolwiek z tych okręgów A, mianowicie do okręgu B, jest punkt C.